Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Dziękujemy Wam za wszystkie pytania. Było ich ponad 100. Za chwilę postaram się na kilka z nich przynajmniej odpowiedzieć. Zostańcie z nami. Witam Was w pierwszym odcinku Yerba czy Herba. No, lecimy z pytaniami. Skąd u Ciebie zainteresowanie herbatą? Jak to się zaczęło? No, o tym już było trochę w naszym filmiku. No, zajrzyjcie tutaj. No, generalnie pamiętacie, praca w herbaciarni, potem własna herbaciarnia. Wcześniej jeszcze, jak byłem dzieckiem, to dziadek mnie poił różnymi fajnymi herbatami. No, nie lubię alkoholu, nie lubię kawy, więc jakby coś trzeba było pić i herbatka. Czy to herbata wpływa tak na Ciebie, że jesteś taki wesoły i gadatliwy, czy od zawsze taki byłeś, bo wiemy, jak działa kofeina? Ja nie wiem, czy ja jestem gadatliwy, no to trochę szybko czasem mówię, ale no, generalnie przed każdym nagraniem piję sporo yerby. Zresztą w ogóle piję sporo yerby, a zwłaszcza przed nagraniem piję sporo yerby, także może rzeczywiście mówię trochę szybciej i dużo, ale czy ja jestem gadatliwy, to ja w sumie nie wiem. No, czasem się rozgaduję, no rzeczywiście trudno mnie czasem uciszyć, uspokoić, zagaduję czasem gości, których tutaj mamy, ale generalnie nie wiem, nie mam pojęcia. Jaką lekką matę orzeźwiającą, intensywnie owocową, oprócz pacharito menta limon, mógłbyś polecić? Sam lubię pacharito menta limon, ale generalnie warto zwrócić uwagę na to, że jeśli kupujecie taką pakowaną yerba mate, która ma już jakiś tam smak, to zwykle jest to aromat, mniej lub bardziej naturalny, ale raczej zwykle naturalny, ale nie ma tam we własnej osobie tych owoców, o których mowa. Jak obejrzycie taką yerba mate z, tam, nie wiem, guaraną, z pomarańczą, no to to jest po prostu yerba mate, nic tam się nie pałęta więcej dodatkowego. Dlatego jeśli chcecie naprawdę bardzo intensywną, owocową yerba mate, no to wtedy szukajcie raczej takiej, która jest mieszanką, gdzie w składzie poza yerbą macie też właśnie skórkę pomarańczową, jakieś owoce, różnego rodzaju dodatki, które rzeczywiście widzicie. Wtedy będzie to najbardziej owocowe, jak się da. Polecam też to zalać sokiem owocowym, najlepiej własnoręcznie wyciskanym, to wtedy jest jeszcze bardziej owocowe i bardzo orzeźwiające, no bo to robimy wtedy na zimno. Do czego jeszcze można użyć yerby lub samych fusów po wypiciu? Na pewno można użyźnić ziemię. Widziałem, że powszechnie stosuje się, można powszechnie stosować fusów yerba mate jako nawozu po prostu do ziemi, do kwiatów, no. Innych zastosowań, szczerze mówiąc, jeszcze nie widziałem, nie znalazłem, ale poszukamy i spróbujemy, bo fusy z herbaty są, nadają się do wielu rzeczy. Prawdopodobnie yerba również. Czy można słodzić yerbę i inne tego typu napary? Można. Czemu by nie? Generalnie cukier trochę zabija smak, ale yerba ma mocny smak, więc w sumie ten cukier tam nie będzie bardzo przeszkadzał. Niemniej, moim zdaniem fajniejsza jest niesłodzona, ale jest taka wersja, to się nawet nazywa yerba mate dulce, no posłodzona generalnie. Także pewnie można słodzić cukrem. Najczęściej słodzi się to stewią w Ameryce Południowej, ale co kto lubi, to wam to ma smakować przede wszystkim. Czy temperatura puera wpływa na jego działanie? Chodzi mi o to, czy jeśli posiłek popijać będę zimnym puerem, to czy działanie będzie takie samo jak w przypadku gorącego. Tak i nie, no bo generalnie jeśli zaparzy się herbatę ciepłą wodą, a nie na zimno, no to wtedy oczywiście wszystkie te składniki, które w czasie parzenia się wydostaną do naparu, będą w nim nawet po wystudzeniu. Ale naukowcy dowiedli, że ciepła herbata łatwiej się przyswaja. W sensie nasze ciało z ciepłego naparu jest w stanie wyciągnąć więcej substancji i przyswoić niż z zimnego. Bo no generalnie samo nasze ciało ma wyższą temperaturę niż jakieś tam powiedzmy iced tea, dlatego warto to jednak pić na ciepło, bo wtedy no działa to skuteczniej. Co osobiście wolisz pić? Yerbę czy herbatę? Szczerze, jaką i dlaczego? Co sądzisz o piciu yerby przez dzieci w Ameryce Południowej? Nierzadko widać na zdjęciach, filmach, że kilkuletnie dzieci piją yerbę i bardzo ją lubią. Pozdrawiam. Co ja wolę? Z rana yerba, wieczorem herbę. Zwykle jakoś tak. Także w sumie w podobnych ilościach to piję. Więcej szczegółów o działaniu i samej yerbie też już było. Zachęcam do odpowiedniego, właściwego odcinka z naszego archiwum. A co do dzieci, które piją, myślę, że jest to kwestia kulturowa. Bo u nas rzeczywiście dzieciaki nie piją kawy, ale herbatę pije się już w przedszkolu. Czy różne takie na przykład napoje z kofeiną, czarne, gazowane, dzieciaki piją litrami, a w sumie chyba głównie chodzi właśnie o tę kofeinę. A no, tak jak się kawy nie daje dzieciom, tak się yerby nie daje dzieciom. Natomiast no, w Ameryce Południowej dzieci piją tę yerbę, nic im nie ma, jakby uważam, że jest to zdrowe, że im to nie przeszkadza, no ewentualnie będą bardziej pobudzone, ale myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Myślę, że kwestia po prostu kulturowa w danym kraju. Czy można łączyć yerbę z zieloną herbatą?
Ale jak łączyć? W sensie pić jedno i drugie, czy pomieszać, zalać yerbę herbatą, herbatę yerbą? Nie wiem, generalnie już się kiedyś spotkałem z taką kwestią, czy można herbatą zaparzyć yerba mate. Nie wiem w sumie po co, żeby może więcej było kofeiny. Generalnie nie próbowałem czegoś takiego i nigdzie nie znalazłem, poza właśnie waszymi pytaniami. Trzeba będzie kiedyś sprawdzić, niemniej eksperymentujcie. No na pewno się tym nie otrujecie. Jeśli wam coś ciekawego wyjdzie, piszcie do nas, jesteśmy ciekawi w sumie, ja sam skosztuję. No nie wiem, co z tego wyjdzie, szczerze mówiąc, ale no na pewno nic szkodliwego. No najwyżej będzie miało dziwny smak, no może być gorzkie. Próbujcie. Jaka jest historia herbaty rooibos? No, zapraszamy do naszego archiwum. Był odcineczek o rooibosie, cały poświęcony. Lubicie czekoladę? Tak. Gdzie kupiliście te yerby butelkowane? Spróbowałbym. Można je dostać w różnych miejscach, w internecie na pewno, ale są do kupienia w różnych kawiarniach, herbaciarniach, yerbiarniach. My akurat te nasze kupiliśmy w Kafo kawiarni w Gliwicach. Jak będziecie, zajrzyjcie. Woda na yerbę musi być gorąca, to jest jasne, ale czy musimy zagotować wodę i odczekać te kilka minut, czy można wcześniej wyłączyć czajnik? Nie musi być gorąca, nie może być wrzątek. Generalnie zaparzyć yerbę możemy jakimkolwiek temperaturą, można na zimno, można z lodem, można czymkolwiek, ciepła, chłodna. Ja sam wolę chłodniejszą, żeby łatwiej się piło od razu, bez czekania. Generalnie można ją sobie dogrzać do pewnej temperatury i wyłączyć, używając termometru albo na wyczucie. Można odczekać, aż ostygnie wrzątek. Ja często dolewam zimnej wody do wrzątku po prostu, żeby zbić tę temperaturę. Możecie robić co chcecie. Tutaj akurat yerba nie jest tak wrażliwa jak herbata, gdzie to ma powiedzmy w tych droższych, fajniejszych herbatach zielonych znaczenie, czy to jest przegrzane, czy schłodzone itd., itd. Tutaj nie, yerba jest elastyczna. Grunt, żeby to nie był wrzątek. Możecie robić co chcecie. Jeżeli nagrywacie outdoor, to w jakich najczęściej lokalizacjach? Gdzie Was można spotkać, jak nagrywacie? Jakie miejsce na świeżym powietrzu jest według Was najlepsze do picia herbaty? Pić herbatę można wszędzie. Każde miejsce na świeżym powietrzu jest dobre, żeby pić herbatę. A co do naszych nagrań, no gdy nagrywamy outdoor, a tak najfajniej tam się nagrywa i lubimy, to zwykle jesteśmy gdzieś na Śląsku, albo gdzieś w mieście, albo gdzieś w jakimś parku. Generalnie nie mamy żadnej zasady poza tym, że spontanicznie wybieramy jakieś fajne miejsca. Patryk przyjeżdża z Gliwic i potem najczęściej w Zabrzu, ale potem możemy skoczyć do Gliwic, możemy skoczyć do Katowic, gdzieś do Chorzowa. Generalnie ta okolica. Zwykle nagrywamy przed południem, no i spotkać nas jest trudno, bo nigdzie nie ogłaszamy, gdzie idziemy, no i sami często nawet nie wiemy, gdzie będziemy to nagrywać. Po prostu na miejscu zaczynamy wymyślać. Czym różni się yerba suszona nad dymem od tej suszonej bez niego? No, na opakowaniu jest oznaczenie często sin humo, czyli sin humo, nie wiem jak dokładnie wymówić. Oznacza to właśnie yerbę bezdymną. Zwykle argentyńskie są w ten sposób robione. Paragwaj zawsze jest dymiony. No smak jest inny, bardziej taki no dymny, po prostu dymny. No, niektórzy to porównują do papierosów. Rzeczywiście no, te paragwajskie mają taki zadymiony smaczek. Te argentyńskie bywają takie bardziej świeże, ziołowe, czasem pokrzywe przypominają nawet. No i mniej dymiona, tym taka właśnie bardziej ziołowata. Jaki wpływ na organizm ma picie ze srebrnej bombilli lub srebrnych naczyń? Czy zatem inoks, srebro, alpaka czy bambus? Pozdrawiam prowadzącego. Dziękuję, pozdrawiamy również. No, srebro jak najbardziej, bakteriobójcze, słuchajcie. No tutaj nie wiem, czy się orientujecie, ale Hindusi właśnie dzięki srebrze żyją, ponieważ ten ich święty Ganges to jest zarówno miejsce obmywania ciała, leczenia chorób, jak i miejsce pochówku. Czyli generalnie tu ktoś wrzuca dziadka do Gangesu, a 15 metrów niżej ktoś się myje, bo ma chorobę skórną, a jeszcze niżej ktoś się po prostu kąpie dla oczyszczenia ducha. Generalnie straszne byłoby to bagno, gdyby nie złoża srebra u źródeł Gangesu. Sam Ganges zawiera mnóstwo tego srebra, przez co wszystkie bakterie są tam zabijane, no i rzeczywiście jest leczniczy. To samo właśnie odkryli już dawno temu w Europie, no i stąd też srebrna zastawa, to nie tylko dla lansu i dla bogactwa, ale rzeczywiście ci, którzy pili w dawnych czasach, gdzie z higieną wszyscy byli na bakier, ci, którzy pili właśnie ze srebrnych naczyń, używali srebrnych sztućców, żyli zdrowiej. Na herbatach czarnych Twinings liściastych jest opis sugerujący długość parzenia między 3-5 minut. Z informacji, które znalazłem między innymi u Was, wynika, że powinno się parzyć od 2 do 3 minut. Jak mam rozumieć informacje od producenta? To wszystko zależy, jaka to jest herbata od tego pana Twininga. Generalnie ekspresówki to jest dust, więc to się parzy bardzo krótko, bo to jest rozkruszone. Poza tym nie parzy się ekspresówki wiele razy, bo to takie porządne czarne herbaty z wielkimi liściami można zaparzyć parę razy. No i wtedy też trzyma się to dłużej, one się muszą otworzyć, każde parzenie, no trochę jak ulong. Generalnie rozwijają się, parzą.
No, to zależy, czy ktoś lubi kolejne parzenia tych herbat. No, generalnie ekspresówki no, na pewno nie polecam. Czym Rafał wiąże włosy i jak to robi? Krajką. Już odpowiadaliśmy parę razy. Ja wam to wreszcie pokażę może. Słuchajcie, krajka. No to generalnie moja mi pozostała po rekonstrukcji średniowiecza. Jest to taka tasiemka wyplatana z wełny. No i w średniowieczu robili z tego lamówki do ubrań, wiązali się w pasie i tak dalej, na czoło. No, jest dość długa, nie musi być taka długa. No, robię to zwyczajnie. Chwytam włosy i związuję tą krajką. Owijam parę razy i na koniec węzeł. Wełna się dobrze trzyma, wystarczy jeden. Tyle. Yerba! Yerba! Jak ze zwykłej herbaty zrobić aromatyzowaną w trochę inny sposób? No, polecam na przykład napchać jej do skórki z pomarańczy. Był o tym odcineczek, fajnie wychodzi. Tyle, że trzeba to w miarę szybko wypić, bo no wietrzeje. Czy macie jakiś sprawdzony sposób, w jaki można by zachęcić znajomych, rodzinę do picia herbat liściastych, tak zwanych sypanych? No przede wszystkim trzeba rodzinie wytłumaczyć, że no ten dust, czyli to, co jest w ekspresówkach, to są no najgorszej jakości herbata. Często te tańsze są robione w ogóle nawet nie ze zbioru herbacianego, tylko kiedy jesienią na plantacjach przycina się krzaczki herbaty po to, żeby na wiosnę puściły więcej listków, to to powinno być wyrzucone. A oni to zbierają i te badyle, stare liście, wszystko jeszcze mielą, bo i tak w tej ekspresówce nie widać, co jest. Więc jakby nikt się nie przyczepi, bo wszystko pomielone. No najniższa jakość. No jeśli to komuś nie przemawia, no to wtedy warto go zachęcić, częstując go jakąś fajną herbatą. Polecam też filmik, gdzie pokazywałem, jak łatwo za pomocą kubków po prostu zaparzyć sypaną herbatę, bo wiele osób myśli, że z tym jest mnóstwo problemu, trzeba tam przelewać, parzyć, jakieś parzydełka, filterki, fusy, nie wiadomo co. To jest naprawdę proste, to też powinno przekonać wiele osób. No i z naszego kanału zachęcam do robienia różnych fajnych herbatek, eksperymentów z różnych krajów i tak dalej i częstować znajomych, częstować rodzinę. W końcu zaczną pić. U mnie tak się stało. Jak to jest z tym fluorem i glinem? Podobno jest bardzo szkodliwy. Bazując na wiarygodnych źródłach, muszę wam powiedzieć, że fluor jest trujący. Jeśli zjecie na przykład całą wielką tubkę pasty do zębów z fluorem, to możecie się tym otruć w ogóle. No i to samo jest z herbatą. Oczywiście nikt nie umrze od herbaty od tak, ale generalnie fluor w herbacie bardzo łatwo się gromadzi z ziemi. No i zbiory herbaciane odbywają się dość często. W sprzyjających warunkach w ogóle, w klimacie, który jest właściwy dla herbaty, nawet co tydzień zbiera się listki herbaciane. No i taki listeczek, który sobie wisi na krzaczku przez tydzień, no nie naciągnie tego fluoru aż tyle, żeby to było jakoś tam szkodliwe. Wtedy ta ilość jest zdrowa. Ale jeśli kupujecie najtańszą herbatę, która jest robiona z jesiennego jakiegoś późnego zbioru, który właściwie nie powinien być zbiorem, i są tam liście, które wisiały cały sezon na krzaczku, no to one zdążyły już tyle tego fluoru przyswoić z gleby, że ta ilość może być niebezpieczna. Jak gdzieś przeczytałem, że to nawet przekracza dzienną dawkę dopuszczalną fluoru na człowieka, jeśli się tak wypije ze kilka takich herbat właśnie kiepskich, zwłaszcza na czczo, także to no nie polecam. A co do glinu, to tutaj głównie chodzi o łączenie liści herbacianych z cytryną, bo kwas cytrynowy wyciąga to i wiąże w jakieś wesołe związki chemiczne, które nie są dla nas dobre, dlatego jak parzycie herbatę, wywalajcie fusy i dopiero dodawajcie cytrynę. Nie powinny być liście i cytryna jednocześnie w naparze, no bo wtedy mogą tam się powstać te wszystkie rzeczy. No, trzeba mieć świadomość, że tutaj oczywiście nie jest to wszystko trucizna, że wypijecie to raz, nic się nie stanie, pijecie tak rok też, nic się nie stanie. Po prostu no nie jest to super zdrowe, ale to no nie umrzecie, no to nie jest trucizna, no, bądźmy spokojni, to wszystko jest fajne i jakby wszyscy tak robią od dawna i nikt od tego nie umiera, no, ale jeśli chcecie bardzo dbać o swoje zdrowie i bardzo się tym martwicie i przejmujecie, zwróćcie na to uwagę. To tyle, co przygotowaliśmy dla Was, odpowiedzieliśmy na część pytań i tak się już zrobiło trochę późno, no to na dziś kończymy. Chcecie więcej kolejnych odcinków takiego, powiedzmy, programu, gdzie rozwiewamy Wasze wątpliwości, lajkujcie, no i znów w komentarzach pytajcie, łapki w górę, jeśli się Wam to podoba i również pod najfajniejszymi pytaniami sami siebie lajkujcie, żebyśmy wiedzieli, co najbardziej chcecie wiedzieć. No, nie na wszystko odpowiedzieliśmy, ale powtarzajcie się nawet, pytajcie dalej. Czekamy na Wasze lajki, na Wasze pytania i do zobaczenia w następnym odcinku.